Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie mody eko kreatywnej. Dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy z super rzeczami. I jedna rzecz będzie pochodziła od projektanta i to jest moja taka mega zdobycz. Może nawet to jest najlepsza rzecz, jaką kupiłam w tym roku. Zaraz zobaczycie wszystko. A zacznę oczywiście od świątecznych inspiracji, jak to przystało na vlogmas. No i moi drodzy, jeszcze chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie polubienia, subskrypcje, za oglądanie mojego programu. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy komentują, bo naprawdę ja uwielbiam z Wami rozmawiać. I też bardzo lubię wysłuchiwać Waszych pomysłów na stylizację i na inne rzeczy. Bardzo fajnie też jest posłuchać, co Wy robicie w tym okresie świątecznym, jakie czynicie przygotowania do świąt, to jest naprawdę super. Ja jestem tak w połowie przygotowań, zrobiłam już ten piernik, zaczyn, trochę sprzątam, trochę tutaj robię jakichś kreatywnych rzeczy i właśnie te rzeczy chciałam Wam na początku pokazać. Jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla kogoś, a jesteście dobrzy w pracach ręcznych, czyli macie te zdolności manualne, jakieś takie wyczucie estetyczne, możecie spróbować zrobić coś samemu, bo takie prezenty są niezapomniane i, no i robią wielkie wrażenie oczywiście. I ja Wam zaproponuję zrobienie na przykład strojka świątecznego, ale takiego ekskluzywnego, nie taki tam kilka gałązek, dwie bombki i do widzenia, już jesteśmy zadowoleni, tylko zrobienie czegoś naprawdę takiego bardziej kreatywnego. I zobaczcie, pokażę Wam tutaj przebitki strojki, które zrobiłam dla przyjaciół i rodziny. Tutaj są dwa strojki różne, jeden jest z jeleniem, drugi jest z ptakiem takim złocistym. I to są strojki dosyć pracochłonne, ale powiem Wam, że nie aż tak jakby się wydawało, bo mnie zajął zrobienie jednego strojka około 45 minut. Oczywiście trzeba mieć jakieś materiały w domu, trzeba mieć klej na gorąco, ale jeżeli takie rzeczy macie i robicie czasem coś manualnego, to bardzo Wam polecam. I zobaczcie, tutaj są obydwa strojki z takim świecącym drzewem. Użyłam do tego bardzo taniutkich, ale bardzo przydatnych lampek LED-owych, takich malutkich na druciku i około 4-5 zł takie lampki kosztują w sklepach. Zamówiłam je przez Allegro i zrobiłam po prostu to na patyczku. Przykleiłam wszystko krajem na gorąco, później na to lepi się piórka. Jeżeli chcecie zobaczyć konkretnie fachową instrukcję, to w lekcji, świątecznej lekcji plastyki pokazuję, jak zrobić taki stroik. A możecie sobie zajrzeć i po prostu zrobić to ze mną. Natomiast, no tutaj zobaczcie już efekt końcowy, przepięknie. Można to opakować, tak jak tu jeden ze strojków, w ozdobną folię, z piękną kokardą. I naprawdę ten prezent robi wrażenie. I to jest strojek, który możecie mieć na lata. To nie jest coś, co ktoś wyrzuci w przyszłym roku, bo to jest naprawdę ładne i takie wdzięczne, taka leśna, zimowa, świąteczna scenka. I zobaczcie, to drzewko normalnie zapalamy, bo to jest przyklejone w taki sposób, żeby można było i wymienić baterię, i właśnie włączać tym przyciskiem, ukryte troszkę między tymi ozdobami, bombkami, ten włącznik. No i bardzo fajnie to działa. To jest taka też lampka, można zostawić na przykład wieczorem tylko choinkę i coś takiego na parapecie czy na stole i mamy już takie nastrojowe oświetlenie przy okazji. Także bardzo Wam coś takiego polecam. No ale tymczasem przejdźmy już do moich zakupów. No i moi drodzy, dzisiaj tak się złożyło, że kupiłam trzy rzeczy, które są krótkie. No i przy okazji chcę Wam pokazać, jak stylizować krótkie żakiety i swetry, bo teraz w modzie w ogóle są bardzo powszechne takie długie, oversize'owe rzeczy i swetry, i żakiety, i właśnie marynarki, i płaszcze, ale zawsze też krótkie rzeczy są modne i do niektórych rzeczy, powiem Wam, do niektórych stylizacji nie pasują właśnie takie oversize'owe rzeczy. Jeżeli chcemy też podkreślić naszą figurę, pokazać to, co mamy pod spodem, jeżeli główną rolę ma grać ciuch, który jest pod spodem, czyli na przykład sukienka, spodnie, to właśnie wtedy najlepszym pomysłem jest używanie takich małych, krótkich rzeczy. Crop topy są też modne, no więc też takie crop swetry czy crop żakiety jak najbardziej będą fajnie wyglądały. Jest to super też modowa rzecz, także zapraszam, to będzie taki krótki poradnik połączony z haulem lumpeksowym. No i pierwsza rzecz to jest to, co mam na sobie. Zobaczcie,
krótki sweterek z wełny, jest naprawdę super i co mnie zdziwiło, to jest firma Atmosphere. Ja nie przepadam za tymi takimi tanimi sieciówkami. Ta Atmosphere to jest rzecz, którą często możecie znaleźć w lumpeksach i tego jest mnóstwo i najczęściej to są takie słabe jakościowo rzeczy, ale ten sweterek akurat jest z wełny. Kosztował 15 zł. W ogóle wszystkie te rzeczy, te krótkie rzeczy, które zobaczycie, były około 14-15 zł. Więc w sumie za wszystkie zapłaciłam 40, więc nawet nie, nawet tam troszkę niektóre były tańsze. Sweterek jest przesuper, na święta jak najbardziej się nada. I dlaczego zachwycił mnie ten sweter? Po pierwsze, tutaj ma przesuper guziczki, takie w stylu militarnym, trochę jak w mundurach dawnych. Jest zapinany na takie hafteczki, o, tutaj mogę Wam pokazać. Haftki się zapinają, można zapiąć wszystkie, można sobie rozpiąć część, na przykład pod szyją, na dole, żeby ta talia była ładnie uwidoczniona, a tutaj, żeby to się układało ładnie do ubrania. To jest zawsze dobry pomysł i taki, taki w sumie seksowny trochę myk. Rozpięcie dolnych i górnych guziczków w swetrze. No i taki sweter jest bardzo, bardzo uniwersalny i przy tym właśnie te detale przyciągają uwagę, co sprawia, że naprawdę to jest jeden z fajnych, z moich takich fajniejszych zakupów. No i zobaczcie, naprawdę fajny sweterek, pokażę Wam nawet kilka stylizacji, żebyście zobaczyli, jak bardzo uniwersalny może taki krótki sweter właśnie być. No i między innymi to, co mam na sobie, to jest jedna z tych stylówek ze spódnicą. Zobaczycie właśnie kilka podobnych spódniczek z tym swetrem. Zobaczcie sobie na stylóweczkę, bo też nakręciłam. No i zobaczcie, ta spódniczka naprawdę fajnie z tym wygląda. Kolor jest bardzo podobny, jest to spódniczka w takim stylu lat 70. troszeczkę, też z wełną w krateczkę. Występuje kolor, który ma sweter w niej. No i do takiej bordowej stylówki świątecznej, takiej na co dzień, super sprawa według mnie. I pasuje ten sweter moim zdaniem do każdej spódnicy takiej, czy krótszej, czy dłuższej, ale szczególnie właśnie do takich krótkich w stylu kiltu, w stylu spódniczek uczennicy. Będzie rewelacyjnie to wyglądało. Zobaczcie na przykład, tutaj mam kilka spódnic moich. Od razu są to praktycznie wszystkie spódnice, które zobaczycie zaraz w stylówkach. I każda z nich jest w kratkę, tylko w różnych odcieniach, ale każda z tych spódnic, łącznie z tą, co mam na sobie, posiada w sobie kolor związany ze swetrem, zazwyczaj bordo. Aczkolwiek, zobaczcie, tutaj włożyłam w jednej stylówce, teraz pokażę się Wam na ekranie, tą czerwoną wełnianą spódniczkę z Mexa. I ona nie jest bordowa oczywiście, ale czerwony z bordowym, super, to jest z jednej gamy kolorystycznej, super wygląda według mnie i no i to bardzo ożywia, bo jednak bordowy jakby był w całości tak jak teraz, no jest takim ciemnym kolorem, nie każdy lubi tak ciemno się ubrać. Mnie się to podoba akurat, bo tutaj na spódnicy też jest czerwień i fiolet, więc to ożywia też, ale taka czerwona spódnica to już w ogóle robi taką, robi wrażenie, jest takim punktem centralnym, takim właśnie taką perełką w tej stylizacji. Troszkę gasi może ten sweter, ale przez to też uwidacznia bardzo ładnie detale, te guziki swetra, dzięki swojemu temu żywemu kolorowi. Mnie się bardzo też podoba z tą czerwoną spódnicą, dlaczego nie? Uważam, że trzeba właśnie czasem ożywić sobie tak stylóweczkę. No i zobaczcie, kolejna stylówka jest znowu spódnicą taką wzorowaną na kilcie, aczkolwiek to w ogóle nie masz kroju kiltu, ale zapięcie ta szkocka krata właśnie nawiązuje, to jest wełna taka grubiutka, bardzo ładna spódniczka od Holly and White i też fajnie to wygląda, podoba mi się bardzo, to jest taka właśnie troszeczkę w stylu uczennicy spódniczka i no i fajnie, bardzo, bardzo lubię taki styl. No i ostatnia z tych spódniczek do tego sweterka to jest ta zielona moja, zobaczcie, też z bordem właśnie, ona ma w sobie bordo, błękit, granat, nawet kremowy kolor i zielony, no i super, super, bo też ożywia, też przełamuje ten bordowy total look, no i też fajnie to według mnie się całkiem prezentuje, także to jest bardzo fajny właśnie pomysł, taki sweterek mini do takich tego typu spódniczek, aczkolwiek żakiecik, czy kurtka, czy marynarka też świetnie by wyglądały do tych spódnic. To nie jest jedyna możliwość stylistyczna, ale mnie się bardzo to podoba do tego. I dodatkowo zobaczcie tutaj jeszcze ten sweterek do spodni, bo też fajnie wygląda do spodni. I, no i tutaj dla Was dwie propozycje.
jedna taka bardziej klasyczna, z takimi spodniami, również tak jakby dwurzędowo guzikami umieszczonymi na pasku. To jest granat, ciemny granat, może tego nie być dobrze widać, bo granatowy i czarny w tym oświetleniu mogą troszkę tak samo wyglądać. I granatowe body z Intimissimi, które mam już chyba z 7 lat w szafie, one się w ogóle nie niszczą, to body, naprawdę to jest... super zakup. Jedna z lepszych nowych rzeczy, jakie kiedykolwiek kupiłam, właśnie body z Intimissimi, długim rękawem, z dużym dekoltem. Jest bardzo uniwersalne do jeansów, wygląda rewelacyjnie. I no i właśnie do tego i na to ten sweterek. Kozaki granatowe właśnie, takie w stylu jeździeckim też troszkę. No i bardzo mi się też podoba ta stylówka, powiem Wam. Taka na co dzień, na przykład do szkoły, do pracy. Super rzecz, super rzecz. Bardzo fajnie, zgrabnie to wygląda. Ładnie, kolorystycznie granat z bordem bardzo fajnie grają. Dużo lepiej niż z czernią według mnie, jak chodzi właśnie o zestawienie kolorystyczne. No i druga, taka bardziej na luzie, może po domu, może na zakupy stylówka. Ja osobiście nie lubię takich leginsów nosić odkrytych, w sensie bez swetra dłuższego na wierzch, ale są osoby, które noszą coś takiego. Grube, takie spodniowe leginsy. Tutaj mają takie fajne lampasy z bordowym kolorem właśnie. Fajne w taką pepitkę, już kiedyś je pokazywałam też. I właśnie do tego bordowego body, które ja, o tutaj zobaczcie, mam pod spodem. I do tego sweterka, też bardzo luźne, bardzo wygodne, do tego czarne kozaczki, można fajny płaszczyk krótki albo długi nałożyć na to i już będzie też bardzo fajna, wygodna stylówka, bo to jest naprawdę cieplutkie i wygodne. Także też tak to można wystylizować i powiem Wam, że chociaż dzisiaj nie przygotowałam takich stylówek, to bardzo fajnie będzie też taki krótki, kusy sweterek wyglądał do szerokich spodni, jakie teraz są bardzo modne, do stylu lat 70., czyli na przykład też do Szwedów i do dzwonów, jak najbardziej będzie to super wyglądało. Im będzie wtedy mniejszy i węższy ten sweterek, tym ładniej to będzie się prezentować do takich szerokich spodni, w ramach zasady, że szeroki dół, wąska mała góra. To będzie bardzo fajne proporcje sylwetki nam robić. I też wydłużać nogi i dodawać nam szyku, kochani. No i dobrze, idźmy dalej, no bo to nie jest jedna rzecz, którą kupiłam. Następna rzecz to taka kurtka i powiem Wam, że też zachwyciło mnie to. To jest chyba coś szytego przez krawca albo przez jakiegoś projektanta, bo zobaczcie, to jest taka pikowana, szaro-niebieskim kolorze kurtka. Naprawdę super zrobiona. Przez chwilę się tak zastanawiałam, czy mi to jest potrzebne, ale potem wpadłam na pomysł kilku stylizacji i tutaj Wam pokażę dzisiaj tylko jedną, ale na wiosnę pokażę Wam tą kurtkę w większej ilości stylizacji, na przykład z jeansami i to będzie naprawdę fajnie wyglądać. Zobaczcie, ta kurteczka jest, to jest taka crop kurteczka, nie wiem jak to nazwać, naprawdę jest krótkie do pasa, ma takie zatrzaski z przodu, tylko na środku, także ona nie jest jakaś bardzo ciepła, ale to jest pikowane i ma przepiękny spód, zobaczcie, to jest coś takiego, taki naprawdę bardzo fajny bawełniano, chyba wiskozowy materiał, taki rzucik, nie wiem czy to nie jest vintage kurteczka, no ale niestety nie ma tutaj metki i nie mogę stwierdzić jak stare to jest, jest w bardzo dobrym stanie, naprawdę, jest w super stanie według mnie. Przepiękne wykończenia. Zobaczcie, tutaj wywinęłam rękawki, bo też jest pod spodem właśnie ta taka podszeweczka we wzorek, w takim pięknym, turkusowym, zgaszonym kolorze. No i coś takiego, to jest rewelacyjna właśnie krótka kurtka do spodni z wysokim stanem. Bardzo fajnie będzie właśnie wyglądać do takich spodni, do krótkich spodenek również takich z wysokim stanem w lecie, jako właśnie kurtka, kiedy nam się zrobi chłodniej. Do sukienki na przykład obcisłej, takiej minimalistycznej, bo wydaje mi się, że taka kurtka pasuje do takich stylizacji bardziej minimalistycznych, gdzie już nie ma jakiejś większej ilości detali i rzeczy, które odwracają od niej uwagę, bo to jest bardzo ciekawy ciuszek. Zobaczcie tutaj tył tej kurtki, jest bardzo ładnie uszyty, wszystko jest tak fajnie przeszyte, oprócz tego pikowania jeszcze. Taki jakby, mamy taki kształt tego tyłu i tak samo z przodu jest tak to ładnie wykrojone. Naprawdę, to jest taka perełka, taki wyjątkowy ciuszek, który powinien stanowić centrum stylizacji, czyli właśnie reszta raczej w jednym kolorze. Zobaczcie, tu w stylóweczce jestem po prostu w granatowych spodniach body i tym, i tylko to.
narzucone na wierzch i to tworzy już coś ciekawego, coś takiego innego. Przyciąga właśnie uwagę, a jednocześnie ładnie podkreśla sylwetkę, bo to właśnie uwydatnia biodra, uwydatnia jakby kształt całej sylwetki. No i dlatego polecam bardzo, jeżeli ktoś lubi podkreślać swoją figurę, no to takie rzeczy super się sprawdzają. No i jeszcze jeden krótki żakiet, tym razem to jest coś wieczorowego. To jest vintage'owy żakiecik, naprawdę zachwyciłam się tym żakietem. Pokażę Wam wszystkie detale, bo jest naprawdę ciekawy. W ogóle zobaczcie, tył tego żakietu krótkiego jest taki, niby to jest taka baskinka, ale w zasadzie to nie jest baskinka, bo to jest wyżej, także w sumie ten żakiet kończy się tuż nad biodrami, w okolicach bioder powiedzmy. Ma tutaj fajne takie, taki paseczek jeszcze. No i ta koronka jest prześwitująca, więc jeżeli włożymy sobie, nie mamy biustonosza albo mamy jakiś taki przyklejny, no to będzie widać nam tędy plecy, jeżeli mamy elegancką kreację, albo suknię bez pleców na przykład do tego. Śliczne marszczenia na rękawkach. No to jest w stylu, typowo w stylu lat 80. według mnie, to prawdopodobnie to jest rzecz z lat 80., bo jest tu metka. No ale ta metka nie jest na tyle charakterystyczna, bo nie ma tutaj górnej tutaj, wypruta jest, żebym stwierdziła, jak stare to jest, ale wygląda to na vintage lat 80. No i to jest bawełniany aksamit. No i ma duże poduchy, zastanawiam się, czy wypruć te poduchy, poradźcie mi, bo zobaczcie, jest tutaj w stylóweczce z tymi błyszczącymi spodniami, które tutaj mam i które już też kiedyś pokazywałam. Takie przepiękne spodnie z H&M, z takiej kolekcji wieczorowej, we wzory. No i właśnie do tego ten żakiecik i kozaczki takie wyższe, bo to jest taka bardziej zimowa stylizacja, może na Sylwestra w domu na przykład, żeby nam nie było za bardzo zimno. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to spodobało i, no i to będzie też zarówno do spódnicy, do sukienki, do spodni z wysokim stanem, super wyglądało. Zobaczcie, przepiękne guziczki ma, takie jakby diamentowe, kwadratowe w ogóle i tutaj ma taki jakby dziubek, to jest takie do szpica z przodu, jak trochę żakiety XVIII-wieczne, takie właśnie miały takie tutaj dziubki, czy też nawet jeszcze w renesansie. No w ogóle to nawiązuje takim swoim bogactwem do tych strojów epokowych według mnie. No także super, nie wiem jak się Wam to podoba, ale dla mnie to jest naprawdę coś, naprawdę takie coś wyjątkowe, coś innego i myślę, że nawet w Sylwestra być może się w to ubiorę i pokażę Wam też w stylówkach sylwestrowych, które już za kilka dni, właśnie różne stylizacje z tym żakietem, z sukienką, ze spódnicą, ze spodniami. Także czekajcie już na stylówki sylwestrowe, bo ukażą się w okolicy świąt właśnie Bożego Narodzenia. Także naprawdę fajna rzecz, też kilkanaście złotych, na pewno czegoś takiego nie dorwałabym w sklepie, no już na pewno nie za tą cenę. Także jestem zadowolona. No i kochani, ostatnia rzecz, moi drodzy, to jest przepiękny płaszcz. Naprawdę, jak znalazłam ten płaszcz, to zaniemówiłam trochę, od razu go chwyciłam. Nawet powiem Wam, że byłam z koleżanką na tych zakupach i nawet w pierwszej chwili chciałam odstąpić go jej, bo ona szukała długiego płaszcza, ale chyba ją tak nie zachwycił jak mnie. W każdym razie jest to mega perełka, bo ten płaszcz to jest płaszcz od projektantki i to nie jest byle co naprawdę, bo to jest Annette Gürtz. Zapłaciłam za ten płaszcz 40 zł, troszeczkę pani mi obniżyła, bo oryginalna cena jest 48 zł. No i naprawdę to rzeczywiście jest projektancka rzecz. Widać to od razu i po jakości płaszcza. I w ogóle no, jest to tak pięknie zrobione, uszyte, tak misternie wykonane, że no, jak ogląda się tą rzecz, to sama przyjemność z tego oglądania. Mam nadzieję, że się z Wami będę w stanie tym podzielić. Już Wam pokazuję wszystkie detale. Kochani, sprawdzałam te płaszcze, zobaczcie tutaj, znalazłam jeden używany i już używany płaszcz jest w takiej cenie, zobaczcie tam na ekranie, no masakra, no bardzo drogie to jest, naprawdę, no to na polskie pieniądze, nie wiem, kilka ładnych tysięcy złotych taki płaszcz, oczywiście nie używany, ale używany też wychodzi tam coś ponad 1000 zł, o ile dobrze pamiętam z tego zdjęcia.
No i zobaczcie, coś przepięknego. I w ogóle powiem Wam na początek jeszcze skład tego płaszcza, bo też mnie bardzo zaskoczył. To jest w ogóle rozmiar 42, ale ja się tym absolutnie nie przejmuję, bo taki płaszcz i tak musi być oversize'owy. I w ogóle ten akurat płaszcz jest do samej ziemi, więc w ogóle wow. No i moi drodzy, włosie kozie, 60%, ciekawe. Wełna, czysta wełna, 25%, 15% stanowi w tym płaszczu poliamid, czyli 15% sztuczny, natomiast większość tego to jest włosie kozy. No i to widać, zobaczcie z bliska, jak to pięknie wygląda. To jest taki właśnie modny teraz, jakby w stylu teddy włos. Taki teddy coat są takie. On jest troszkę krótszy, no i przez to, że to jest naturalne, strzyżone włosie kozy, no to on jest w dotyku taki nie jak sztuczny, tylko jest bardzo przyjemny w dotyku. No i on jest cały taki trochę jakby futrowaty, tylko że z krótkim włosem. O, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć. Mam nadzieję, że to się uda w jakimś momencie pokazać. Tutaj światło dzienne jest trochę takie niepewne, ale naprawdę przepięknie wygląda ten włos. No i to nie wszystko oczywiście, bo popatrzcie, tutaj w kołnierzu, a kołnierz jest taki dosyć wysoki, taka stuja wysoka, można to oczywiście też zapiąć, bo tutaj są zatrzaski, można sobie to udrapować na szyi, żeby nam nie było zimno. W ogóle przepiękna podszewka też, zobaczcie, no tutaj ma taki połysk satynowy jakby lekko. No i jeszcze też jest kaptur, który jest też taki designerski, w środku schowany w tym kołnierzu na takim rzepie. Jest normalnie taki kaptur, który można też sobie tutaj ładnie pod szyją jako taki szal dodatkowy, ocieplenie, zapiąć na zatrzaski. No i cały płaszcz jest na zatrzaski i zobaczcie, jak gęsto są te zatrzaski. No normalnie to jest co 2 cm zatrzask, taki mały. Zapinanie tego jest trochę upierdliwe, ale nie musimy zapinać wszystkich tych zatrzasków, żeby zapiąć płaszcz jakby. To jest bardziej chyba właśnie taki designerski detal. Bo z tej strony zatrzaski są tylko co 15 cm, więc de facto nie da się zapiąć tych wszystkich tutaj. To jest bardziej właśnie chyba po prostu taki detal designerski. No i w środku mamy też kieszonkę. Tutaj można sobie wsadzić rzeczy do spodu. No i co jeszcze ciekawsze, kochani, to ten płaszcz można zamienić w kurtkę. Zobaczcie, na środku płaszcza jest taki panel zatrzasków. Zobaczcie. Normalnie można to całe oderwać i zrobić z tego kurtkę. I to fajną, oversize'ową, taką bluzowatą kurtkę. Zaraz Wam się pokażę i w płaszczu, i w tej kurtce po odpięciu. Naprawdę jestem zachwycona, zobaczcie, a to jest ogromne. W sensie to jest coś takiego, co stanowi, zakrywa nas w całości, od góry do dołu. I ma być właśnie według mnie takie oversize'owe. I to mi się bardzo podoba w tym, że to jest takie wielkie, taka czarna płachta, trochę jak z filmu o wampirach, do tego jeszcze jakaś kontrastowa torba, albo właśnie też czarna, żeby już być takim, że tak powiem, szpiegiem z krainy deszczowców. O! Coś takiego. Super ten kołnierz jest według mnie. No i zobaczcie, to mi sięga nawet w tych butach na obcasach, no do poniżej kostki. Pokażę Wam się też w tym kapturze. On jest taki bardzo obcisły, bardzo nowoczesny w stylu. Można z tego zrobić niemalże taki muzułmańskie nakrycie głowy. Ale o, ja to wolę chyba bez kaptura. Jednak, ale jest przydatny, bo jak zacznie padać z nienacka, nie mamy parasolki, to jest super rzecz. Wyjmujemy sobie kaptur, no i gotowe, prawda? Widzicie, tu można pozapinać wszystko. Mi się teraz tego nie chce zapinać wszystkiego, ale o. No po prostu jestem tak zachwycona tym płaszczem i nie mogę dalej uwierzyć, że on był w lumpeksie. Naprawdę w życiu bym nie przypuszczała, że coś takiego kupię. No i teraz spróbujemy to odpiąć. Patrzcie, jak to się łatwo zdejmuje. Jak jest nam za ciepło albo niewygodnie, albo jedziemy autem, można sobie to elegancko odpiąć, ten dół. I taka kurteczka. Całkiem spoko, taka bluza jakby kurtka. Też można ją tu zapiąć.
na przykład do spodni, do takiej nowoczesnej stylówy, możemy sobie taką kuteczkę i to jest tak leciusieńkie, ponieważ to jest wełna z włosem długim, to jest też ciepłe. Ostatnio w tym nawet już byłam na zewnątrz. Bardzo, bardzo przyjemne w noszeniu i cieplusieńkie. No i to jest bardzo lekkie, naprawdę. Tu praktycznie nic nie waży ten płaszcz. Teraz kurtka bez tego dołu to już w ogóle. No i kochani, zachęcam Was do zakupu w Lumpeksie. No takie rzeczy za taką cenę tylko w Lumpeksach. Absolutnie no nie byłoby w stanie, nie bylibyśmy w stanie tego gdzie indziej kupić. Nawet w internecie, na Vinted na pewno nikt nie wystawiłby takiego płaszcza za tak niską cenę, bo 40 zł za płaszcz od projektanta niemożliwe gdzie indziej. Tylko w Lumpeksie. Mam nadzieję, że się Wam podobały te moje rzeczy, te moje zakupy i że jest że zrobił na Was wrażenie ten płaszcz, tak jak na mnie. No i kochani, zapraszam Was na następne programy. Za kilka dni taki ostatni vlogmas przed Wigilią. On będzie w środę, tym razem zamiast w czwartek, bo jestem teraz bardzo zajęta, a w Wigilię nie będę miała czasu na komentowanie, no bo będę cały dzień z rodziną, więc zapraszam Was w środę i to będzie, myślę, że też częściowo haul. Trochę program o tym, jak wygląda mój dom przedświątecznie, może coś o wypiekach. Stylówki świąteczne również Wam jeszcze dorzucę jakieś z Lumpeksu, bo jeszcze mam dwa fajne pomysły na stylóweczkę wigilijną, które w trakcie wymyśliłam. Także bardzo serdecznie zapraszam i życzę Wam fajnych przygotowań do świąt. I proszę też oczywiście nadal o polubienia, o subskrybowanie mojego kanału i o oglądanie następnych moich filmików. Cześć!